Witam Państwa, dziś Świat.pl o tym, co Świat na PL, dokładniej co Unia Europejska na wydarzenia w Polsce, a jeszcze konkretniej, czy Unia... Nie sprzeda nas i nie, sprzeda, nie odpuści praworządności w Polsce na ołtarzu budowania jednomyślności wokół wsparcia dla Ukrainy w sytuacji wojennej. Moim gościem jest teraz Michał Wawrykiewicz, inicjatywa Wolne Sądy. Inicjatywa, ale jeszcze Ginga. chyba nie fundacja. Fundacja już? Tak? Oficjalnie? Nie, bo nie, próbowałem wam pieniądze z procenta 1% wpłacić i nie dało się. No, szef bez butów chodzi, więc o takie rzeczy nie dbamy. <laughs> Mamy za dużo pracy w zakresie obrony praworządności. Sprzedała nas to Unia czy nie? Nie, absolutnie nie. I to z wielu względów. To jest tylko takie pozorne yy, poczucie, szczególnie nagłaśniane przez rządzących, że oni się dogadali z Unią i w tej chwili już popłynie wielki strumień pieniędzy, a Unia odpuści temat praworządności. Tak nie jest, dlatego że po pierwsze Unia nie może odpuścić tematu praworządności. Ale chyba nie tylko rządzących. Dzisiaj na Twitterze profesor Zaduruski napisał, że z. Z jego bardzo dobrych informacji wynika, że, że Unia chciałaby się bardzo dogadać, czy też chciałaby się bardzo, odpuść, chciały bardzo odpuścić. Uznając, że ci Polacy, ten polski rząd to może jest słaby, ale nie są aż tak okropni jak ci Węgrzy, więc może odpuścimy tę praworządność. Nie, no ja trochę inaczej odczytuję to, co, co pan profesor Sadurski napisał i też wiem to z własnych doświadczeń, z rozmów w Brukseli. Oczywiście Unia Europejska instytucje chciały, by zamknąć temat tej, tej, tej wiecznej walki ja im pomóc. O no, praworządność, natomiast nie może odpuścić w takim kolokwialnym słowem. Nie może, ale znaczeniu. czy odpuści? Nie, bo bo nie. często nie może, odpuszcza. Nie, no to gdyby miała odpuścić, to już dużo czasu miała na to. Polskie władze komunikują w zasadzie od jesieni zeszłego roku, że już tuż, tuż za chwilę będziemy mieli pieniądze z funduszu odbudowy, że już Unia odpuszcza i nic takiego się nie dzieje. A w ogóle nic nie odpuszcza? Nie, czy? nie, dlatego że sytuacja z Krajowym Planem Odbudowy wygląda w ten sposób, że to jest dokument, który w tej chwili nawet nie jest jeszcze sporządzony przez polskie władze. W takim kształcie, który byłby satysfakcjonujący dla Unii Europejskiej. W tym dokumencie polskie władze muszą zapisać te trzy warunki. Które o, podała e, skasowanie izby dyscyplinarnej. Czy, ale izby dyscyplinarnej razem z ludźmi, którzy tam orzekają. To tak. nie, nie oznacza, że, że trzeba zlikwidować jeden pokój pokoju. i drugi pokój. Dwa, przywracanie sędzi, przywrócenie sędziów typu Igor Tuleja czy, czy Paweł, Paweł Juszczyszyn, Cieszyn, tak. Piotr dwa. i dalej. To jest dwa. I to realne, przywrócenie ich do orzekania, nie wprowadzenie jakiejś procedury, która będzie trwała kolejnymi miesiącami, Bo teraz, tylko oni mają wrócić do pracy. On, tu mamy taką sytuację od razu, powiedzmy, że nawet jak była decyzja sądu, że, że może orzekać, to za chwilę się okazuje, że nie może. Nie, no, żada, żadne orzeczenie sądów, które nakazują przywrócenie... Pawła Juszczyszyna do, do orzekania nie jest wykonywany przez dwa sądy. Pełne w pełnej bezprawiach. Od, same, od samego. Czyli jak sędzia Nawacki mówi sobie, to orzeczenie sądu. Sędzia, mi się nie podoba, to, to ono jest, no tak? No tak, tak, to wygląda. Ale od samego początku, od 4 lutego, kiedy Izba Dyscyplinarna 4 lutego 2020 roku. Czyli już prawie dwa i pół roku temu zawieszono bezprawnie Pawła Juszczyszyna i to przypomnę, za co? Za to, że zażądał od kancelarii Sejmu okazania list poparcia do ówczesnego NEOKRS-u, czyli wykonał orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości. Za to został zawieszony. Czyli zapytał, krótko mówiąc, czy władza nie oszukiwała i. I za to został zawieszony i zabrano mu znaczącą część jego wynagrodzenia, i w takim stanie tkwi, poszedł do sądu, zażądał w sądach powszechnych I Polskich, wygrał. wygrał w tych sądach, wygrał prawomocnie. Te sądy nakazały sądy pracy, nakazały przywrócenie sędziego do orzekania. Maciej Nawacki cały czas jak to jest? odmawia. To wyroki w Polsce wyroki sądów jeszcze obowiązują, czy już nie? No, jak ta sytuacja pokazuje, absolutnie nie obowiązują, to znaczy wybiórczo obowiązują, jeżeli. Władzy się to podoba, to je stosuje. Jeśli nie, to ich nie stosuje. Pan Nawacki, który jest członkiem Neo KRS, również tego nowego, nowego. Neo, neo. to jest, no, ja go bardziej traktuję jak, jak funkcjonariusza Jezu. władzy, aniżeli y, niezależnego sędziego, no bo każdy niezależny sędzia powinien... mogą nie pamiętać, to jest ten, który darł. Tak? tak. Ten, który podarł uchwałę zresztą dotyczącą e, Pawła Juszczyszyna, Uchwałę, którą przedłożyli sędziowie tego sądu i prosili o jej. E, na no uchwała nie obowiązuje to wyrok, tym bardziej. No, tym bardziej. Ale wróćmy do tych warunków. Tak. To jest drugi warunek, i trzeci warunek, który postawiła Ursula von der Leyen, to jest przywrócenie niezależnego procesu dyscyplinarnego wśród sędziów, żeby on nie wyglądał tak jak dzisiaj, kiedy minister sprawiedliwości ma wpływ na cały ten proces dyscyplinarny, i kiedy tak naprawdę postępowanie dyscyplinarne. Jest z postępowaniem represyjnym, szykanującym. Ma wyglądać tak jak postępowanie przed niezależnym sądem, czyli nie ma być tak, że minister sprawiedliwości wyznacza składy sądu, wyznacza rzeczników dyscyplinarnych, którzy wykonują jego wolę, no i ma finalnie wpływ na izbę dyscyplinarną. I to wszystko ma być w dokumencie akceptującym polskie prawo, tak? Tak, ale tylko że pamiętajmy, że w tym dokumencie ma być jedynie zobowiązanie. Władza ma się zobowiązać, że to zrobi. Ten dokument, jeśli tak będzie brzmiał, te trzy punkty będzie zawierał, to Komisja Europejska go zaakceptuje, zaaprobuje, ale to wcale nie będzie oznaczać, że pieniądze od razu popłyną a do Polski. Po tym dopiero, po jakimś czasie zostanie podpisana umowa na realizację wypłat z Funduszu Odbudowy, a potem Komisja Europejska się będzie przyglądać, czy te trzy punkty zapisane w tym dokumencie zostały. Realnie wykonane, i dopiero wówczas e, będzie mogła wypłacić pieniądze. To będzie... Zróbmy AD1. Gdzie, gdzie jesteśmy w sprawie izby dyscyplinarnej? To jak się to... od razu zrobić AD1, AD2, trzy, tak, jesteśmy dalej? Działa, nie działa. Izba dyscyplinarna działa. Ja sam też występuję przed Izbą Dyscyplinarną jako obrońca sędziów i już mam wyznaczone kolejne posiedzenie, więc izba jak najbardziej działa. E, Ilu tam i... delikwentów jest? Ta, ile osób zasiada? Na, no, tam jest dane. 11 osób w tej chwili. Sędziów Sądu Najwyższego. No nie, to ja bym ich nie nazwał sędziami. Nigdy nie nazywam sędziami. Tak no, oni siebie tak nazywają, nawet wkładają togi, birety i łańcuchy sędziów Sądu Najwyższego, ale to nie są sędziowie Sądu ale Najwyższego. Ale pieniądze mają nawet lepsze niż, niż. O 40% wyższe niż prawdziwi sędziowie Sądu Najwyższego zasiadający w tych izbach merytorycznych, w izbie cywilnej, czy w izbie karnej, czy w izbie pracy. Więc te wynagrodzenia panów i jednej pani w Izbie Dyscyplinarnej to są bardzo wysokie kwoty płacone co miesiąc oni w zasadzie, no poza tym, że prowadzą te represyjne postępowania wobec sędziów, to nic innego nie, nie robią. To są prawie wszystko prokuratorzy blisko kiedyś wynająć. w ogóle od czasu do czasu trzeba jakieś świństwo zrobić, i, i to jest wszystko za to jest wynagrodzenie. No to jest właśnie wynagrodzenie za y, funkcjonowanie w ramach tego organu, który jest, y, nie ma nic wspólnego ze sądem, z sądem. To jest coś, co zostało już stwierdzone wielokrotnie. I w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości, i w Polskiego Sądu Najwyższego, i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. No nie wiem, ile razy jeszcze trzeba to powtórzyć. Ale to wszystko też nie obowiązuje. To wszystko oczywiście nie obowiązuje, jest przecież zabezpieczenie z 14 lipca zeszłego roku, za które płacimy codziennie milion euro kary, żeby ta Izba nie funkcjonowała. Ona nadal, nadal funkcjonuje. Także, no cóż, taką mamy sytuację, więc w tym zakresie AD1. nic nie... ad 1 jeszcze jest projekt prezydenta, no który dotyczy Ad1. I co z tym projektem? Projekt prezydenta przewiduje, że zostaje zlikwidowana izba dyscyplinarna, ale tylko taki unit, no sam, samo, sam pokój, w którym zasiadają te osoby. I tak, no, tabliczkę Duda chce powiesić. Tabliczkę można przywieścić kolejną, która się będzie nazywała Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Te osoby, które tam zasiadają, ci tak zwani neosędziowie, mogą się przesiąść do innych pokoi, czyli do innych izb Sądu Najwyższego dowolnie, a zatem dalej mogą orzekać w sprawach dyscyplinarnych sędziów sądów powszechnych którzy, i sędziów Sądu Najwyższego, którzy są gnębieni. to jest jakikolwiek kompromis? Czy to jest ściema, żeby PiS dalej mógł ułamać prawo? Nie, to nie jest żaden kompromis. To jest tylko taki, taki symboliczny gest, który ma pokazać Patrzcie, likwidujemy izbę dyscyplinarną. No ale co z tego, że likwidujemy izbę dyscyplinarną, która, skoro za chwilę będzie działać następna, która e, będzie działać dokładnie w ten sam sposób, dlatego że wybór do niej ma następować w ten sposób, że 33 osoby spośród wszystkich sędziów i neosędziów Sądu Najwyższego mają być wybrani w losowaniu, a spośród tych 33 prezydent wskaże 11, którzy zasiądą w tej nowej Izbie, izbie Dyscyplinarnej BIS. Statystyka pokazuje, ponieważ neosędziów w Sądzie Najwyższym no mamy procent? już, więcej więcej, już więcej. więcej niż 50%. Sąd Najwyższy już jest ich, tak? No niestety tak, tak można powiedzieć. Myślę, że Izba Cywilna to jest naj, najbardziej przykra konstatacja, jest takim doskonałym przykładem tego, że Sąd Najwyższy już nie działa. Nie mamy prawa do niezawisłego, bezstronnego sądu na poziomie postępowań cywilnych w, te, w tej najwyższej instancji, czyli w Sądzie Najwyższym, dlatego że prezeską. Czyli ostatnia e... instancja to, że robią co chcą, tak? tak pr... to jak nie miał, miał proces cywilny z pisowcem albo z kimś bliskim pisu, to raczej to no, nie liczyłbym, to, że pan. W wygra. w ostatniej instancji przegrywam. Nawet tak? jak pan wygra sprawę w pierwszej, i drugiej instancji w sądach powszechnych, to potem wszystko A, może trafić mam... do uczciwy, uczciwy mecz w pierwszej połowie, uczciwy w drugiej, ale w dogrywce i w karnych drukują tak wszystko przeciwko przegra. mnie. No, okay. to, to, jest, to jest bardzo przykra konstatacja, no ale jeśli tą prezeską tej izby jest neosędzia, jeśli większość w niej stanowią już neosędziowie, jeśli zasiada tam pani Manowska, jeśli zasiada tam pan Zaradkiewicz, no to są wszystko neosędziowie. Jeśli oni dostają w swoje ręce sprawę o charakterze takim politycznym, ideowym, to publicznym, co to, to wiedzą, co z tym zrobić i nikt nie musi i myślę, że podpowiadać. No ale wracam do tego, że ten ta nowa izba dyscyplinarna BIS będzie działać dokładnie w ten sam sposób, a te orzeczenia, które przez te kilka lat zostały wypracowane na poziomie sądów europejskich, na poziomie Sądu Najwyższego, no nie mówią, że ma być zlikwidowana tabliczka i zamieniona na inną, tylko mówią o tym, że ma zostać zlikwidowany mechanizm działania, zlikwidowany mechanizm, który polega na tym, że yy, sędziowie, tak zwani neosędziowie, są wybierani w sposób polityczny. A to wygląda polityczny. tak, że nasi przyjaciele, towarzysze amerykańscy, sprawiają wrażenie, że mówią, a w zasadzie ten projekt jest okej, okay, takie rozwiązanie jest satysfakcjonujące. Ja nie Brukseli. mam takiego nie? wrażenia. W Brukseli ten projekt jest bardzo szczegółowo analizowany, no bo oczywiście taki sygnał, który napłynął od polskich władz, od prezydenta, że no zobaczcie, próbuje wykonać, jest mile spostrzeżony. Natomiast jak a wejdziemy w szczegóły... Wstrzywły... A wasze głosy są wysłuchiwane, że to nie do końca tak, jakby... oczywiście. Oczywiście no, w Brukseli jeszcze jest na, na szczęście. Paru nie, nie, nie paru jest naprawdę duża, duży poziom wiedzy na temat tego, na czym polegają te tak zwane reformy pisów w Polsce i ziobry. Yy, analizowane są te projekty bardzo szczegółowo. Każdy, yy, każde Bóg zdanie, każdy Czyli projekt Andrzeja Dudy to ściema? No oczywiście, więc konstatacja jest taka, że nawet jeżeli zostanie podpisany wspólnie ten dokument w postaci KPO, yy, to yy, nasi rządzący przypuszczają, że jak uchwalą ustawę Dudy. To już będzie oznaczało realizację postulatów Komisji Europejskiej i zostaną wypłacone pieniądze. Ja uważam, że tak nie będzie. Że, ten, że nawet uchwalenie tej ustawy w takim kształcie, jak ona jest, bez tych poprawek Ziobry, i absolutnie nie zagwarantuje wypłat, dlatego że no, Komisja by się skompromitowała. Dotknijmy teraz tych poprawek Ziobry, bo to jest świeża sprawa poprawki. To, to jest kompromis pod tytułem, że Duda będzie głosował, znaczy, że Ziobra będzie głosował za projektem Dudy pod warunkiem, że przejdzie jeszcze ABC, tak? No tak, tylko że no, to na, tak naprawdę nic nie zmienia, czy ona będzie w takim kształcie, czy w innym. To ja tak wiem, czy i co proponuje Ziobro? proponuje, żeby no niejako zaostrzyć jeszcze to, co, a w ramach to, co wprowadza. Tak, tak, tak. No, no na przykład jest ten test niezawisłości, słynny, który proponuje proponuje prezydent, jak ma który zresztą? jest zupełnie moim zdaniem no niepotrzebnym jakimś wprowadzeniem Puszny, pisemny? <noise> pisemny. Pisemny test, który jest zupełnie niepotrzebny, dlatego że istnieje w polskim prawie instytucja wyłączenia sędziego. Jeżeli ma się wątpliwości co do jego niezawisłości, to zarówno w procedurze karnej, jak i Cywilnej można złożyć wniosek o wyłączenie i wówczas sąd bada, czy ten sędzia jest niezawisły. E, Ziobro w zamian za to proponuje test apolityczności bądź polityczności sędziego. No ale to, tak jak mówię, nie likwiduje istoty problemu. Istota problemu to są powołania sędziowskie od czterech lat, od kiedy powstał NEOKRS OKRS w marcu 2018 roku, do polskiego systemu to zostało wpompowany... powiem, Ale jeszcze od dwa i od trzy chciałem. A dwa, no to, to jest przywrócenie nie, sędziów. Nic nie dzieje, w tej chwili w jest domu. szóstka, tak, zawieszonych. Najdłużej... Yy, yy, jest Tuleja, Żurek, Juszczyszyn? Yy, jeszcze jest... Pani Morawiec? Nie, nie, pani Morawiec nie jest. Pan sędzia Gąciarek jest pan sędzia Ferek, yy, Chmielewski, no I dlaczego szóstka. ta władza na 10 tysięcy sędziów szóstkę mogliby odpuścić? To chodzi o symbol, tak? Myślę, że jak że najbardziej. Nie odpuszczamy, tak? tak? Bo, że po, to są ci sędziowie, którzy e, począwszy od symbolet, począwszy od Igora Tulei, który przecież przypomnę, za co został, za co te, 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 te represje w, w stosunku do niego zostały Skierowane w tak, tak ostro, za to, że on uchylił postanowienie prokuratury dotyczące głosowania w sali kolumnowej. W sali kolumnowej działy się dantejskie rzeczy. Absolutnie. Sceny. 16 grudnia, ze... 2016. Tak? tak jest. No nie ze świata demokracji, gdzie nie byli dopuszczani posłowie opozycji do głosowania, siłą wypychani. No absolutnie. A wówczas były głosowane najważniejsze dla państwa ustawy, w tym ustawa. Budżetowa. I y, prokuratura nie dopatrzyła się przestępstwa w tych działaniach, które tam miały miejsce. I sędzia Tuleja, jako sąd okręgowy w Warszawie, uchylił to postanowienie. Wrócił do prokuratury, że trzeba to zbadać ponownie, no bo jednak to jest no, sprawa, która wydaje się dość oczywista i powinno być wszczęte postępowanie, i prokuratura przynajmniej powinna tę sprawę dogłębnie zbadać. Za to no, podpadł władzy i od tamtej pory wobec niego kolejne, kolejne postępowania dyscyplinarne były kierowane, aż w końcu postępowanie karne. Przypomnijmy, że w stosunku do niego prokuratura postanowiła wszcząć postępowanie karne i właśnie zwróciła się do Izby Dyscyplinarnej, żeby uchyliła jego immunitet. Pro, Izba Dyscyplinarna uchyli. u, uchyliła immunitet, owszem, natomiast nie zgodziła się na skucie go w kajdany i doprowadzenie siłą do prokuratury. Takie okazała. Miłosierdzie. Yy, ale tak poważnie, no to mamy tych sędziów, którzy po prostu stosowali prawo, w yy, większości stosowali prawo europejskie, kwestionując status tych neosędziów, mówiąc, że nie, no neosędziowie są niewłaściwie powołani. Tak, na przykład pan sędzia Gąciarek odmówił zasiadania w jednym składzie z osobą nieprawidłowo powołaną. No przecież każdy sędzia w Polsce, każdy skład sądu musi badać prawidłowość powołania sądu, prawidłowość tego składu, w którym są wydawane wyroki no dla naszego bezpieczeństwa. No dobrze. Ale wyrok... tak, nie będę adwokatem diabła, ale czy nie jest tak, że gdyby władza przywróciła tych sześciu sędziów, mhm. to powiedziałaby w praktyce od początku kantowaliśmy, od początku łam łamaliśmy prawę, ich protesty były słuszne i uzasadnione. No myślę, że tak, i dlatego, dlatego dla nich to jest symboliczne przyznanie się do błędu. Myślę, że też no, ci sędziowie, szczególnie Igor Tuleja, Paweł Juszczyszyn, Piotr Gęciarek, to są taci, tacy sędziowie, którzy są symbolem oporu wobec niszczenia praworządności. To są te twarze, które ludzie oporu, znają które w całej Polsce. słabnie? Ja wiem, czy on słabnie. No, z pewnością jest tak, że po tych siedmiu latach no energia gdzieś tam powoli nie, nie tyle wygasza się, co, co, co spada ten poziom napięcia energetycznego no, już w tej chwili. Przed programem o, o protestach różnych przed sądami, że one są ciutrachityczne teraz. No, trudno wymagać od społeczeństwa, żeby przez 7 lat non stop miało siłę wychodzić na ulicę w każdym właściwie tyle się dzieje, zła, że każdego dnia można by wychodzić na ulicę i protestować. No, ludzie mają jednak swoje życie. I no, ja, ja się zupełnie tego nie dziwię. To są normalne procesy socjologiczne, które powodują, że ten, ten, ta temperatura napięcia jest. No ona nie może się cały czas utrzymywać na tym samym poziomie, ale proszę zwrócić uwagę, że jak są takie momenty krytyczne, atak na media, no to ludzie potrafią się zmobilizować, a, a tak na prawa kobiet, ludzie potrafią się zmobilizować, wychodzą na ulicę. Czyli a pan tej... mówił o tym, że chodzi o ten cały proces, ten obrazek większy pod tytułem Na ile system został już przez nich przekręcony, a praworządność zniszczona. Mówi pan o, o mówiliśmy przed programem o tej pompie. Tak, Jak no, funkcjonuje pompa, sędziowska pompa władzy? Przez pierwsze cztery lata ta pompa, która wpompowuje do systemu swoich ludzi, czyli tak zwanych neosędziów, ludzi, którzy przechodzą przez weryfikację przed NeokRS-em, tą nową Krajową Radą Sądownictwa, wpompowała już dwa tysiące ludzi. Ponad już 2000 ludzi do systemu, który ma około 10 tysięcy sędziów. To jest 20, ponad 20%. I pompuje e, dalej. Pompuje dalej i to coraz szybciej. E, pan prezydent Andrzej Duda w trakcie trwania wojny, m, w ciągu ostatnich trzech miesięcy, już ponad 300 osób wpompował do tego systemu, bo on bardzo aktywnie uczestniczy e, w tym systemie, bo KRS podaje mu na tacy kandydatury, a on je podpisuje, więc to nie jest tak, On że... On nie wie, że prawo? Myślę, że, że wie, no jest jednak prawnikiem, nawet doktorem prawa. Trudno nie mieć świadomości, nie przypuszczam, żeby nie przeczytał wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, czy Trybunału Sprawiedliwości, czy Polskiego Sądu Najwyższego, który wyraźnie mówił, że... robi tutaj po prostu pisowską robotę, tak? Kończy mm... dzieło. Stawia stempelki. Tak, no prezydent nie przyjmuje do wiadomości że jego Niby jest, y, 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 ludzie pana prezydenta gdzieś po cichu sprzedają y, sygnały pod tytułem, że prezydent jest w konflikcie z Ziobrą, może w paru kwestiach się nie zgadzają, ale w kwestii zasadniczej fundamentalnej pracują w tym samym Oddziale, no tak, tak? No nie, nie, nie wchodząc w ich głowy, no bo przecież nie wiemy co oni myślą, no to po, poznajemy ich po, po czynach, po faktach. No i pan prezydent od samego początku bardzo aktywnie, czynnie uczestniczy w zniszczeniu praworządności w Polsce. A teraz ten nowy KRS, czy to ma znaczenie? Co oznacza, że teraz jest... Nowy, nowy skład. Ma ogromne większości znac... złożonych z tych samych ludzi. Ma ogromne znaczenie. Takie, po pierwsze, symboliczne, że to jest pewnego rodzaju gest w stosunku do świata cywilizowanego, w stosunku do nas, obywateli, do prawników, że oni sobie nic nie robią z, no z orzecznictwa przede wszystkim, z tego, jak został zdiagnozowany ten system, te zmiany. Przecież trybunały, sądy powiedziały nie wiem ile razy, już mamy 20 takich najważniejszych orzeczeń, Trybunałów Europejskich, Ale które powiedziały, że KRS... pan powiedział o tych trzech punktach, czyli dla, dla... Z tego, co pan teraz mówi, wynika, że ten KRS jest kwestią zupełnie fundamentalną, bo to jest ta pompa ssąca, tłocząca. A tego nie ma w tych trzech punktach. A tego nie ma w tych trzech tak, punktach, więc nawet to, to, to nie funkcjonuje jako warunek od, od którego tak. czy specjalnego. To znaczy, no, trzeba pamiętać, że, że, że to, że komisja uzależniła uruchomienie funduszu odbudowy od tych trzech elementów, to wcale nie oznacza, że uważa, że wszystko inne działa dobrze. Dlatego, że Komisja Europejska posługuje się od strony prawnej po prostu wyrokami, a tam jest wprost napisane, że ten nowy KRS nie jest niezależnym organem, nie ma tej, tej mocy kreacyjnej, żeby powoływać czy awansować sędziów, dlatego że nie robi tego w sposób prawidłowy, niezależny. Widzimy, jak działa nowy KRS po śledztwie dziennikarskim Onetu i Okopresu w ciągu ostatnich tygodni zobaczyliśmy, no, obrzydliwe obrazki, po pierwsze od strony takiej estetycznej, no wręcz rynsztokowy język, jakim się posługiwali te osoby, które uczestniczyły w tej grupie kasta, antykasta. Jak będziemy niszczyć tych, tych, tych... Kaściaków tak zwanych, tak? Tak. Czyli, czyli sędziów, którzy bronią praworządności, jak będziemy na nich zbierać haki, jak będziemy wyciągać teczki z Ministerstwa Sprawiedliwości, czyli sięgać do danych wrażliwych, jak będziemy próbować kompromitować i tak dalej. No To jest działanie... A to, funkcje, to, to, to pan trochę opisuje, trochę zorganizowaną grupę przestępczą, bardziej niż jakąś grupę sędziów, którzy mają inne poglądy. No jeśli się wykorzystuje aparat państwa, yy, posiadane zasoby, żeby kompromitować... Sędziów, którzy po prostu chcą y, utrzymywać europejski porządek prawny w Polsce, którzy stają całą swoją działalnością y, za obroną praworządności, no to, no to jak to można nazwać? Ile pis potrzebuje, ile ludzie tej władzy potrzebują czasu, żeby móc powiedzieć, że to środowisko zostało opanowane i spacyfikowane. Czyli żeby mieć 40-50% sędziów. To jeszcze rok, dwa, trzy? No wracamy do tego, yy, dlaczego powołano nową i jakie to ma znaczenie, tą nową KRS-BIS, Neo KRS-BIS. Yy, jeśli dwa tysiące osób zostało wpompowanych w ciągu ostatnich czterech lat, to teraz ta pompa, jeśli ona przyspieszy, może wpompować kolejne kilka tysięcy, powiedzmy, w ciągu kilku lat. Czyli krótko mówiąc mamy, I z, czyli z tego punktu widzenia, przyszłoroczne, jeśli będą to wybory w przyszłorocznych, tak, tak wygląda, będą miały znaczenie zupełnie fundamentalne. Być może to jest ostatni moment, żeby, żeby postawić tamę, zanim przekręcą cały system. E dokumentnie. Tak? Minister Ziobro to wprost. W Powiedział kilka dni temu na konferencji prasowej: Powiedział, My tutaj działamy, wpompowujemy do systemu tych nowych sędziów, i to już jest nieodwracalne. No, dając nam do zrozumienia, że no i co nam zrobicie? A to jest odwracalne, czy Jest nie jak jest? najbardziej odwracalne. Jak? Trzeba o tym pamiętać. Jest no nawet tym projekt, byli... który został przygotowany na bazie projektu przygotowanego przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justycja. Powstało porozumienie. No za jeszcze? Do, do, do depisizacji. Jeszcze za Dobrze. chwilę przejdę. Natomiast jak to w praktyce polskich sądów wygląda, że co, ja muszę się modlić, żeby trafić na dobrego sędziego, to jest, bo nie jest, instytucjonalnej, to jest nie sytuacja nie... wręcz niewyobrażalna. Chaos jest tak gigantyczny, że każdego dnia, niemal, bo jeśli mamy 20% już tych wadliwie powołanych neosędziów, to każdego dnia w swojej praktyce, ja na przykład adwokacki jest, mogę spotkać wyroków tych. Te... No to, to jedno, ale dwa, że, że mogę spotkać w swojej sprawie, czy to jest majątkowa, czy karna. Spotyka czy, pan? Bo, no oczywiście. A bada pan, jak pan ma sprawę, to Pierwsza pa, rzecz. patrzy pan, czy, 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 czy to, czy jest, to jest prawdziwidłowo powołane, czy nie. Dlatego, ale że od tego. Sprawdza pan, żeby wiedzieć, czy w ogóle bawimy, czy wynik tego meczu się będzie, będzie liczył, czy nie. No tak? Oczywiście ma to ogromne znaczenie. Jeśli sprawa jest wrażliwa publicznie, politycznie, no to wiadomo, że mamy od razu szanse ograniczone do jakiegoś Minimum, jeżeli stajemy przed osobą, którą powołała polityczna władza. No to, to właśnie od samego czyli, początku. Czyli gramy mecze, ale wiemy, że jakby będziemy się zbliżać do pola karnego, to nam bliżą spalonego. A jak, a, a, jak, a jak strzelimy bramkę, to to się okaże, że jeszcze walowaliśmy. No nie? właśnie, no myśmy nawet zrobili w zeszłym roku taki film, jako Wolne Sądy, który tę metaforę na boisku pokazywał, kiedy grają czerwone. Sędzia jest ich, war jest ich. I tak, i, i w zasadzie niezależnie od tego, a co się dzieje. A potem chłopaki grajcie. Tak, i można nawet bramkę przenieść w razie, kiedy się, się nie podoba strzał zbyt niebezpieczny drużyny przeciwnej. Ale chodzi o to, że Rzeczywiście każdego dnia, tak jak w swojej praktyce 20-letniej, prawie nigdy nie składałem wniosków o wyłączenie sędziego, bo składało się taki wniosek wówczas, kiedy było podejrzenie, że ten sędzia może być nieobiektywny. To teraz takie wnioski składam codziennie. Adwokaci w całej Polsce składają setki, tysiące takich wniosków. I? no i te wnioski, w zależności od tego, do kogo trafią, no bo przecież ja mam teraz taką sprawę, w której wniosek o wyłączenie sędzi... neosędziego trafia do innego neosędziego. I ten neosędzia oczywiście swojego kolegi to nie z tego, zweryfikuje. Z co pan mówi, to wynika, że system już nie obowiązuje, tylko że spra mamy sprawiedliwość. System się już domyka. Mamy w Polsce sprawiedliwość ruletki, tak? Jak wyskoczy, gdzie wskoczy kulka, no tak. to będzie dobrze albo źle. Tak. A tak jak powiedziałem, na samej górze w sprawach cywilnych jest Izba Cywilna Sądu Najwyższego, gdzie już większość stanowią neosędziowie, gdzie prezesem jest neosędzia, no to jak można wygrać? Naprawdę jest już sytuacja krytyczna. Systemowo niezależnego sądownictwa to my już w Polsce zdecydowanie nie mamy. A KRS to jeszcze druga istotna kwestia, bo mówiliśmy o tym co w grupie Kasta się wyprawiało, jak się szukało i preparowało haki na, na tych niezależnych sędziów, ale druga rzecz to jest, jak funkcjonował Neo -KRS w zakresie wybierania i awansów sędziowskich. No to jak? Przecież to było, to wprost jest zapisane w tych dialogach, że wybierano tylko swoich kolesi. Nie było, nie miało żadnego znaczenia, czy ktoś ma dobre ale statystyki. Ale po linii towarzyskiej, czy po linii politycznej? Poli, po linii towarzyskiej, politycznej yy, nie no, Krajowa Rada Sądownictwa jest od tego, żeby stała na straży niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziowskiej, ale też stała A na straży To Co pan odpowie poziomu. na ten argument? Jakby tutaj siedział pan Kaleta, Kantek, albo któryś z nich, by powiedział. W Hiszpanii jest tak samo, oni tam też politycy wybierają, więc. Wielokrotnie odpowiadałem na ten argument, Zaproszę nie jest tak teraz. samo. W Hiszpanii, owszem, Krajową Radę Sądownictwa ichniejszą wybiera, wybierają kortezy, czyli parlament, ale ci kandydaci na członków tej rady są wskazywani przez środowiska sędziowskie. No więc tutaj jest ta różnica. Posłowie tylko głosują za jednym bądź drugim, ale to są wyselekcjonowani ludzie, którzy cieszą się i szacunkiem, i cieszą się niezawisłością sędziowską. I to, jest, to są ludzie, którzy mogą potem wybierać sędziów. W Niemczech jest zupełnie inny system. Tam nie ma rady sądownictwa. Tam sędziowie są wybierani na różnych poziomach. Większość sędziów jest wybierana na poziomie lat. Landu, gdzie nie rządzi zwykle ta sama partia czy ta sama koalicja, co na poziomie federalnym. Na poziomie federalnym niektórzy sędziowie są wybierani. W każdym razie, zarówno na poziomie federalnym, jak i landowym, wybór ostateczny, który jest podpisywany przez ministra sprawiedliwości landu, dajmy na to, jest wyborem spośród kandydatów, którzy są wcześniej Wyselekcjonowani przez środowiska prawnicze, adwokackie, sędziowskie. Tam nie ma nigdy. Czy widział pan, redaktor, kiedyś jakieś skargi, że system sądownictwa w Niemczech nie cieszy się niezależnością? A no nie. Z tego, co pan mówi, wynika, że panowie już czyszyn, czy Tuleja, to za chwilę nie będą mieli gdzie wracać w jakimś sensie. No ja mam nadzieję jednak mimo wszystko, że będą mieli gdzie wracać w dłuższej perspektywie, bo w tej chwili jest bardzo źle, ale, ale ten opór y, siedmioletni, y, ta, y, no, taka konsekwencja działań, no i przede wszystkim ten stan prawny, który udało nam się wywalczyć na poziomie europejskim, będzie wdrożony. W momencie, kiedy oczywiście będzie na to przestrzeń polityczna. I tu mogę wrócić do naszego projektu. Justicie. Jeszcze za chwilę Chciałem, żebym wyższym Czyli to jest tak. Sąd Najwyższy mają w 20, mają, znaczy sądy powszechne w 20%, Sąd Najwyższy tak pi, pi razy około procentach już jest. No Sąd Najwyższy, w Sądzie Najwyższym. Izby. Jest ponad 50% neosędziów wadliwie powołanych, plus na czele e, raz, dwa, trzech izb stoją neosędziowie, plus na czele całego sądu e, najwyższego stoi KRS wadliwie jest powołana neosędzia. Trybunał Konstytucyjny jest z ich Tak. Czy, czy jest został jakikolwiek przyczółek, którego nie zdobyli? No W sądach powszechnych to najwięcej niż 20%, bo poza neosędziami są jeszcze funkcyjni, czyli prezesi sądów powołani przez ministra sprawiedliwości. Jest cały system represji wobec sędziów, który zastrasza, który zapobiega wydawaniu zbyt zastrasza niezależnych. Czym? No zastrasza postępowaniami dyscyplinarnymi bądź karnymi, którzy, które grożą sędziom za to, że orzekają nie tak jak. Władza oczekuje. Czyli dzisiaj, więc... żeby być sędzią, trzeba być człowiekiem odważnym, bardzo? Tak. Jak trzeba w być odważnym. Trzeba być. Yy, bo czym mieć... czy można zapłacić stanowiskiem, karierą, czym czy się płaci? Pieniędzmi, jak widać? No, myślę, się że zdrowiem <Szyszymy>. też można zapłacić. Wielu sędziów yy, no, też płaci, płaci wielką cenę za to, że mają mocny kręgosłup, że od lat, bo to nie trwa kilka miesięcy, to są lata. Są szykanowani, są gnębieni. No, pan sędzia Waldemar Żurek ma 20 dyscyplinarek, oprócz tego postępowania przed jednym sądem, drugim sądem. CBA go sprawdzało, urzędy skarbowe. Tak? To jest wszystko machina, gigantyczna machina państwa, która jedną małą jednostkę może po prostu zmiażdżyć. Więc y, to jest taka batalia y, no, z pewnością nierówna. Więc sędziowie płacą ogromną cenę. Ci niezależni prokuratorzy, pamiętajmy o nich, bo im, jest, zawsze, często jeszcze im trudniej, jest jeszcze bo Tam jeszcze hierarchia. Bo jest hierarchia, bo można y, zesłać na drugi koniec Polski w ciągu jednego dnia bez żadnego powodu. Y, można nakazać zrobić to czy tamto. To są y, a, to można system, w systemie, to a można się schować w systemie. to działa. A można się schować przy systemie na zasadzie do Dobra, no to dobra, Tą, za tę togę dziękuję, ale chcę funkcjonować jako prawnik. Zostanę sobie adwokatem, wystąpiłem parę razy w telewizji. Gęba znana, może dam radę. Łatwa jest taka operacja? Czy można uciec z linii, zejść z linii strzału? W praktyce? Myślę, że teraz żaden z tych twarzy walki o praworządność, mówię o sędziach czy, czy prokuratorach, nie mógłby zostać adwokatem, bo sprzeciw przysługuje ministrowi a. sprawiedliwości, więc nie tak łatwo się wpisać na listę adwokacką. Ale a propos, kaściaki, w cudzysłów, mają wszystkie drogi ucieczki odcięte. No, Mogą zostać kierowcami ciężarówek, na przykład. No. Czyli trochę sytuacja jak w stanie wojennym, gdzie niezależni dziennikarze jeździli taksówkami. To jest naprawdę bardzo poważna taka chwila. Jeśli chce się móc sobie spojrzeć w lustro i orzekać tak jak prawdziwy, niezawisły europejski sędzia, to nie jest łatwo. No i w podobnej sytuacji są prokuratorzy, tak jak mówiliśmy, nawet jeszcze gorsze. Ja a propos adwokatów, widzę, że teraz już tak też. Władza może zaczyna tak? się zabierać za adwokatów, no raz wpłynął ten wniosek do. Trybunału Juliczności. Czy chodzi o i pana zdanie o wszystkich adwokatów? Chodzi o to, żeby położyć łapę na ludziach typu Giertych, tych tych najbardziej znanych, czy generalnie żeby złamać znowu całe środowisko? Jak zawsze nie chodzi o wszystkich, no bo oczywiście władzy, tak samo jak wśród sędziów czy prokuratorów, władzy nie chodzi o wszystkich. Władzy nie chodzi o wszystkie Tylko wyroki, o tych, bo nie interesuje spory o miedzę, chyba, że dotyczy to posła albo, albo radnego, albo kolegi. Natomiast tych, którzy, którzy sprawiają problemy, tych, którzy orzekają w takich wrażliwych publicznie... Sprawach, no to trzeba ich złamać, trzeba doprowadzić do tego, mieć kontrolę nad orzeczeniem, żeby nie zryknęło się spod kontroli. Tak, się nie tylko, czy sędzia nie jest już złamany, ale czy jego adwokat nie jest. Tak? No właśnie, no, adwokat, który co do zasady musi być niezależny. No, władza pewnie by chciała, żeby ten proces wyglądał trochę tak jak e, szczególnie w tych pierwszych latach e, powojennych, e, jeszcze, jeszcze w tych stalinowskiej formule reżimowej, gdzie w zasadzie nie było niezależnego procesu w sprawach karnych. No to Czyli obywatel Prokurator... za chwilę coraz bardziej będzie już w MK. Tak, tak. Wówczas adwokaci w tamtym czasie jedynie co to mogli wnosić o niższy wymiar kary, ale absolutnie nie mieli żadnego wpływu na sąd w zakresie takiej, takiej, no, swobody obrony, żądania uniewinnienia i tak dalej. Jedynie mogli prosić sąd, żeby trochę obniżył karę. No ale jeśli teraz atakuje, a jestem o tym przekonany, że po tych pierwszych jaskółkach nastąpi atak na Sądownictwo dyscyplinarne w adwokaturze. Po to, aby móc tych adwokatów, którzy sprawiają zbyt wiele problemów, po prostu usunąć, tak jak sędziów, usunąć ich z obrotu, żeby też wywołać efekt taki mrożący na innych. Zakładając, że społeczeństwo wykona tę pracę, pójdzie głosować... Zmieni władzę i da przynajmniej zielone, zapalić zielone światło dla ewentualnych zmian. To jak to potem zrobić? To założenie jest konieczne, bo jednak bez tej przestrzeni politycznej nic się nie uda zrobić. Jeśli tak się stanie, no to pierwsza, yy, pierwszym punktem byłoby wdrożenie w życie, czyli uchwalenie tej ustawy, o której już wcześniej wspominałem. To jest ustawa. Przygotowana pierwotnie przez Stowarzyszenie Sędziowskie Justycja. Ona potem była przedmiotem prac takiego szerokiego gremium, które nazwaliśmy porozumienie dla praworządności. Tam weszły wszystkie organizacje obywatelskie, NGO-sy, NGO które były zaangażowane i są zaangażowane w tę batalię o praworządność. Jest tam i Akcja Demokracja, i KOD, i Obywatele RP, i Strajk Kobiet, i inne. I oprócz tego partie polityczne, które opozycyjne, demokratyczne, które zadeklarowały się podpisać pod tym, pod tym projektem, pod Ale tymi Nie, nie wszystkie. Ale doprowadziliśmy wspólnie do tego, że ten projekt został złożony. I ten projekt zakłada. On oczywiście teraz na tym etapie prac legislacyjnych został przez większość rządową odrzucony i nie jest przedmiotem dalszych, dalszego procedowania, co można było się tego spodziewać. Ale on jest, on jest gotowy. Jeśli będzie, tak jak mówię, przestrzeń polityczna, to można go bardzo szybko uchwalić. On zakłada takie bardzo precyzyjne, chirurgiczne wręcz cięcie w tym całym procesie. No wszyscy ci, którzy są wadliwie powołani, aby oczyścić system, z tego, z, z tego, z tego, no. Mm zatrutej krwi, to trzeba... co, tysiące sędziów w praktyce out, tak? To nie znaczy out, dlatego że ci, którzy awansowali w sposób taki, o którym wcześniej mówiliśmy, bo pierwsze wadliwy formalnie, no bo powołał, powołała ich, czy też rekomendowała do powołania ta nowa Krajowa Rada Sądownictwa. No to, no to nie jest organ konstytucyjny. Organ konstytucyjny to jest prawdziwa, niezależna Krajowa Rada Sądownictwa. No to trochę tak jakby jakieś... Mm, ciało typu Związek Łowiecki przedstawiał prezydentowi kandydatury. No to, to nie, no to nie, to nie, nie jest to, prawidłowa czy, procedura. Czy, czy sędziowie wybrani przez no KRS nie AUT? NeokRS to w pierwszej kolejności auto, to jest oczywiste. A wybrani przez NeokRS? A wybrani przez NeokRS muszą wrócić na swoje miejsca, czyli ci, którzy zostali awansowani, no. wracają na swoje miejsce. Jeśli był sędzią rejonowym, jak bardzo wielu, doszli aż do Sądu Najwyższego albo do Sądu Apelacyjnego, to wrócą na swoje miejsca. Czyli w najlepszym wariancie mielibyśmy prawdopodobnie też wojny w sądach, tak? Jak oni musieliby masowo wracać. E... Do no ja nie wiem, wyjść. czy byłaby wojna. Sędziowie, którzy są najbardziej uprawnieni do tego. Tego, żeby ocenić, czy są w stanie udźwignąć ten przejściowy chaos, twierdzą, że jak najbardziej są w stanie udźwignąć, chociażby poprzez system delegacji, czyli na przykład ci neosędziowie mogliby niektóre sprawy dokończyć i tak dalej. Ale najważniejsze... sprawiedliwości Musiał mieć stalowy kręgosłup i, i stalowy charakter, tak? No chciałby, znaczy musiałby chcieć przywrócić w Polsce zasady państwa prawa, kryteria wynikające Dobra, z traktatu konferencji. takim Trybunałem Konstytucyjnym? Tam. A to jest kolejny punkt. Tak. Najpierw trzeba zrobić, tak. najpierw to jest Pierwszym punkt to są sądy, to jest wyb wybór KRS-u, ale wrócę do tego, że jeśli chodzi o te 2000 osób, to nie ma w stosunku do nich żadnej wendety, żadnej zemsty, tylko oni mogą stanąć, będą mogli stanąć, do legalnych, prawidłowych, transparentnych konkursów, które przeprowadzi ta nowa, już prawidłowo powołana, legalnie, konstytucyjnie prawna. No tak, nie mogą się bać, że na czole mają napisane byłeś i jest. Pochodziłeś z poprzedniego naboru, więc masz mnie Każdy szanse. wybiera swój los, każdy świadomie decydował się stawać w konkursach przed nielegalnym organem, mając tę świadomość już od samego początku, od 2018 roku. Co z roku. Trybunałem zrobić? Trybunał Konstytucyjny jest, no to znacznie, wydaje się cięższe zadanie, ale powiem, że również jest już projekt ustawy. On jeszcze nie funkcjonuje w obrocie, ale ja miałem okazję. Go czytać, przygotowany przez najwyższej klasy specjalistów konstytucjonalistów. No To jest projekt, który w dużym skrócie na pewno zawierać będzie usunięcie tzw. zwanych dublerów, którzy zostali powołani na miejsca już wcześniej obsadzone. To jest projekt, który zakłada ponowny wybór jak prezesa. Mu powie się dublerowi, panie Dubler do widzenia, wypadł z Alei Szucha? No, to Od tego już będzie władza wykonawcza, żeby, żeby wykonać prawo, które zostanie uchwalone. Natomiast to jest jak najbardziej wykonalne. No, zgodnie z prawem, te osoby nie są sędziami. Orzekł to już zresztą Europejski Trybunał Ale pani Pawłowicz jest jak najbardziej legalnym sędzią, prawda? Co do zasady, tak, chociaż istnieją A, wątpliwości odnośnie jej wieku, że została powołana powyżej 65 roku życia, A, ustawa, a. Stosowa... To, to nie jest ageizm, to jest ustawa, tak? Nie, nie, ja mówię o prawie, tak? mhm. Jeśli taki wiek się zakłada do sędziów Sądu Najwyższego, a w stosunku do Trybunału Konstytucyjnego stosuje się odpowiednio ustawy o Sądzie Najwyższym, no to moim zdaniem jest wada. A w co zrobił panie I to samo m, Piotrowicz. A pani Przyłębska jest nielegalnie powołana na stanowisko prezesa Trybunału I on Konstytucyjnego. to trzeba po prostu będzie w którymś momencie grzecznie wyprowadzić z budynku. No po prostu, podobnie jak w Sądzie Najwyższym, gdzie pani... Pani Manowska została nieprawidłowo, bez uchwały, już pomijając to, że jest neosędzią. Nie jest sędzią, bo pani przyłębska została powołana prawidłowo na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ta z kolei nie. Ale też obie zostały w ten sam wadliwy sposób powołane na prezesów bo bez uchwały zgromadzenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego w tym wypadku, no bo wówczas jeszcze pis nie miał większości w tym trybunale, więc nie mógł takiej uchwały przeforsować, więc prezydent został na kartce po prostu dwa nazwiska bez, bez uchwały. No to jest druga kwestia. No i trzecia, taka krążąca, krążący pomysł, który jeszcze jest dyskutowany, to jest utworzenie sądu dyscyplinarnego dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego, który będzie się składał uwaga nie tylko z obecnie orzekających sędziów, ale także z sędziów w stanie spoczynku, którzy mogliby orzekać, czy... Te osoby, które obecnie zasiadają w Trybunale Konstytucyjnym, w tym pani Pawłowicz, bo to z pewnością w związku z jej różnymi wypowiedziami, wpisami w mediach społecznościowych, jest temat do zbadania. I czy, tutaj, nie czy nie ustawy. złamała zasad etyki sędziego? I, I wówczas taki, taki sąd dyscyplinarny. Tylko ja bym bardzo chciał i bardzo bym sobie tego życzył, że nawet w stosunku osób, które naprawdę y, są godne potępienia stosujemy procedury. Stosujemy procedury wreszcie wróćmy do zasad cywilizowanego państwa. Nie nie powie, bo, bo to mówi, wcześniej mówiliśmy o latach kontaminacji, psucia systemu, zakażania, mhm. wrzucania zgniłych jabłek do, do, do koszyka z, z dobrymi. Czy można prostymi chirurgicznymi cięciami w ciągu kilku tygodni, miesięcy odkręcić proces wieloletniego psucia, czy też na poziomie Zmiany atmosfery, klimatu, instytucji, psucia pamięci instytucjonalnej, tradycji, niszczy się to dokumentnie i, i jak mówił Żeobro, dając mu satysfakcję na moment, trochę nieodwracalnie. Po pierwsze, nie zgadzam się z nim, że to jest nieodwracalne, to jest odwracalne. Po drugie, paradoksalnie jest to do zrobienia w dość krótkim okresie czasu, pewnie nie tygodni, ale miesięcy. Dlatego, że żeby przywrócić w całym systemie 2000 Etatów sędziowskich, tych awansowanych i tych w pierwszej instancji, no to trzeba przeprowadzić konkursy. Konkursy przed Krajową Radą Sądownictwa. To zajmie kilka miesięcy, ale jeśli ta Krajowa Rada Sądownictwa się skupi na tych konkursach i będzie po prostu codziennie pracować ciężko, wyłaniając kandydatów na sędziów i awanse sędziowskie, to jest to przez kilka miesięcy do zrobienia. I ja to mówię nie tylko jako ja, tylko po konsultacjach z bardzo wieloma sędziami, ze środowiskami sędziowskimi, którzy które twierdzą, że tak, to jest do zrobienia. Więc y, odkręcenie sprawy z KRS-em i z neosędziami jest do zrobienia w ciągu kilku miesięcy, y, z Trybunałem Konstytucyjnym zapewne jeszcze y, krócej. A to są te dwa najważniejsze elementy, chociaż prokuratura jest trzecim y, takim filarem podbudowy Tam, tam paradoksalnie być może najłatwiej, nie ze względu na tą hierarchiczność. No tam trzeba uchwalić ustawę jak twierdzą prokuratorzy, którzy też piszą projekt ustaw. więc ja Ale myślę, że... trzeba, trzeba wrócić do... do... Do, 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 do starego rozwiązania, czyli prokurator generalny ma być dalej ministrem sprawiedliwości, czy nie? Nie, nie, no myślę, że to jest, to jest absolutnie oczywiste. No, te ostatnie 7 lat nam pokazało, jak to wygląda, kiedy te, te funkcje są łączone. No, prokuratura musi być niezależnym oskarżycielem publicznym. Ona ma... Ale wcześniej też nie było idealnie, więc może to nie jest kwestia osoby, tylko trochę systemu i epoki. Nie, oczywiście, że nie było idealnie, natomiast e, tak podporządkowanej prokuratury, jak teraz, to świat nie widział. No w, w naszych warunkach czegoś takiego nie było, no pe, chyba że, że cofniemy się do, do czasów reżimu pan, komunistycznego. Jakby pan miał znaleźć słowo, które opisywałoby system, yy, to już nie jest praworządność, rozumiem to, co pan opisuje. To, jaki, ja, ja, to jest jakiś hybrydowy, bo hybrydowa pseudo- Pseudo, pseudo wymiar sprawiedliwości, co to jest? Co nie, mamy no, to jest tylko taki atrapowy wymiar sprawiedliwości, ale to jest całkowite bezprawie. No, wykonujemy wyroki wtedy, kiedy chcemy, kiedy nie chcemy, to nie wykonujemy. E, pokazujemy ostentacyjne lekceważenie dla porządku prawnego, czy konstytucyjnego, czy europejskiego. No, to jest system bezprawia. Poznaliśmy się chyba w lipcu 17 roku, kiedy, kiedy zaczęły się procesy, protesty sądowe. Pięć lat minęło. Czy pana wiara w to, że się uda ocalić wartości, sprawę, instytucje, nie osłabała przez ten czas? Jednak bardzo wielu porażek systemowych, ciągłych, metodycznego psucia całego systemu przez władzę. Pewnie na poziomie emocji osłabła, natomiast przez te ostatnie pięć lat bardzo konsekwentnie zajmowaliśmy się i zajmujemy jako wolne sądy, czy jako Komitet Obrony Sprawiedliwości, po prostu taką codzienną robotą, czy organizacją protestów, czy pracą prawniczą, czy obroną sędziów, czy występowaniem przed Trybunałami Europejskimi. I przez te pięć lat udało się osiągnąć na tym polu prawniczym, jeśli chodzi o kwestie systemowe, ustrojowe, to w zasadzie wszystko wykazaliśmy, my mówię oczywiście w szerszym znaczeniu, całe środowisko zaangażowane w to wszyscy, czy adwokaci, czy sędziowie, którzy uczestniczą czy i prokuratorzy w tych, w tych procedurach, że wszystko to, co uchwaliła obecna władza w zakresie zmian ustrojowych, to było niezgodne ani z porządkiem konstytucyjnym, ani porządkiem europejskim. To wykazały sądy europejskie. To nie jest nasza opinia, tak jak wtedy w 2017 roku, nie nasza ekspertyza, czy nawet naj, najwybitniejszych konstytucjonalistów, czy specjalistów od prawa europejskiego. To są orzeczenia, orzeczenia sądów. Skąd Więc... czerpie pan nadzieję, że może się udać i skąd czerpie pan, pan państwo od lat siłę, żeby o to walczyć? No, nadzieję stąd, że jestem urodzonym optymistą i gdybym nie miał podejścia takiego optymistycznego do tego, co robimy, no to pewnie dawno temu już bym to zakończył. Wśród sędziów, wśród prokuratorów, wśród wspaniałych ludzi, którzy są zaangażowani każdego dnia w obronę praworządności, jest mnóstwo takich osób, które mają podobne emocje, czyli mają mnóstwo wiary i, i, i takiej determinacji. Już pola tak już nie wypada odpuścić trochę, No nie? właśnie, trochę jesteśmy zakładnikami z tych tych ostatnich ministry. lat działalności, że nie można, nie można odpuścić. A poza tym myślę, że najważniejszym źródłem, z którego czerpię chęć do dalszego działania jest perspektywa tego spektakularnego sukcesu, jakim będzie przywrócenie w Polsce praworządności i myślę sobie tak, że Polska tak jak w 80tych latach solidarność Polska 89 rok daliśmy przykład, jako kraj całej Europie, jak należy wychodzić, jak należy przeprowadzać transformację, jak należy dążyć do wolności. Tak być może Polska będzie tym miejscem, gdzie pierwsza nastąpi taka ewidentna przemiana i wyjście z systemu populistyczno-autokratycznego do prawdziwej demokracji. Czyli to też wy, jak studenci za lat 10 yy, będą się uczyć na pierwszym roku historii państwa i prawa, to, to, to de, depisizacja też może być w tym podręczniku już. To, to nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, że cały ten okres staczania się w polskiej demokracji w otchłań w ciągu ostatnich lat, jaki moment, kiedy będzie z tej, tej otchłani wracać do wolnego świata. Bo pan powiedział, będzie... że to ma być triumfalny powrót. Tak, powiedziałem, że spektakularny. Wierzy, wierzy pan spektakularny. Tak, wierzę w to, dlatego że myślę, że w przeciwnym razie, znaczy nie da się tego na, na, na półgwistka zrobić tego odwrócenia, tego powrotu do. do, Czyli do, do albo z albo w ogóle. Tak jest, tak. Znaczy, to musi się odbyć na zasadzie takiej, że, y, że y, przyszłe pokolenia. Będą miały do dyspozycji takie instrumentarium ustrojowe, które po pierwsze zabezpieczy ich, chociaż nigdy nie ma tak idealnie, żeby można było zabezpieczyć w 100%. Ale lepiej na pewno zabezpieczy państwo przed kolejnymi atakami, przed kolejną inwazją jakichś populistów i autokratów w Polsce. A po drugie, że nastąpi jakaś taka trochę odmiana etyczno-moralna. W całej przestrzeni publicznej, w całej polityce, że w polityce ja przynajmniej tak bym bardzo chciał i wierzył w to, że polityka powinna opierać się na wartościach, na idei, a nie tylko na kalkulacji swoich własnych politycznych. Jak będzie interesów. spektakularny powrót, to pan chciałby bardziej yy, w garniturze funkcjonować, czy bardziej w todze? Trudno mi powiedzieć, co będzie kiedyś. Natomiast myślę sobie, że pierwsze zadanie, bym chciał, którym bym chciał się zająć, to jest właśnie przywracanie zrębów państwa prawa, powrót do, do Europy, do, do tych standardów, kryteriów europejskich. To będzie mnóstwo roboty. To, o czym rozmawialiśmy, sam mhm. ten przeprowadzenie tego procesu uzdrawiania polskiej praworządności, to będzie. To będzie, będzie co robić. Chciałbym się w to zaangażować, pewnie i w todze, i w garniturze. Dziękuję za to, co robicie. Gratuluję panu i podziwiam tę wiarę i determinację. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Dziękuję pięknie.